ludziska, a z tej strony Metsy i witam was w drugim odcinku naszej mini czyli występu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. A dzisiaj zmierzymy się w jednej ósmej finału z Holandią, a co potem zobaczymy. Jak widzimy już jest tutaj jedna sensacja: Stany Zjednoczone wyeliminowały Francję, a Niemcy zgodnie z planem pokonali Austrię bardzo pewnie 3 do zera, ale my teraz skupmy się na meczu z Holandią. Na pewno jest to niewygodny rywal, ale jesteśmy w stanie go pokonać. Zaczynajmy! To spotkanie! Jak widzimy, akcja Holendrów. Jansen. Jansen do środka. Klasen. Klasen, zobaczmy, czy poda. Nie, chyba decyduje się na indywidualną akcję. Klasen, ależ to broni szczęsny i będzie tylko rzut rożny dla reprezentacji Holandii. Naprawdę kapitalnie zrobił to Bramka Romy, Powstrzymał Klasena, który uderzył bardzo dobrze. Niestety znów Holendrzy w natarciu. Nasza reprezentacja do tej pory nie stworzyła sobie ani jednej ciekawej okazji. Błaszczykowski do Zielińskiego, ale piłkę przejmują Holendrzy. Deron van Hinkel. Van Hinkel przedziera się, ale traci piłkę. Ale tym razem Polacy ją tracą. Zobaczmy, co Holendrzy wymyślą. Jak widzimy, spychamy Holendra do boku. Może tak naprawdę już tylko centrować w pole karne centra na Derona. Ale Deron uderza fatalnie. I na spokojnie Wojciech Szczęsny wznowi grę od bramki. Wreszcie Biało-Czerwoni w natarciu Zieliński. Milik, Arkadiusz Milik pewnie kontroluje piłkę, wycofuje ją do linet do linety do Lewandowskiego, Lewandowski do Pawłowskiego, Pawłowski strzela, ale broń to niestety Silesen. I zobaczmy i będzie tylko rzut auto dla reprezentacji Polski. Holendrzy rozgrywają piłkę od tyłu jakimś cudem, klasem opanował piłkę. Depay, Memphis Depay, Willems, Strotman, De Jong, Blind. Blind ładnie do Dejong, Dejong jest już polkarny, ale szczęsny to broni i w tym momencie chyba gwarantuje nam już dogrywkę. 95 minuta. Linety. Linety do Pawłowskiego. Szymon Pawłowski decyduje się na indywidualną akcję. Pawłowski strzela, ale Silesen to świetnie broni i będzie tylko rzut rożny dla reprezentacji Polski. Jasper Silesen jest naprawdę dobrze dysponowany w tym spotkaniu. Już drugi raz powstrzymuje w świetnej sytuacji Szymona Pawłowskiego. Ale rzut rożny to również zagrożenie. Grew wznowi Piotr Zieliński. Zieliński centruje na rybusa strzał, ale Silesen znów broni kapitalnie i na tablicy rezultatów nadal 0 do 0. To 15 minuta jedna z ostatnich szans dla biało-czerwonych milik. Arkadiusz milik do kapustki. Bartosz kapustka rozpędza się z piłką. Ależ Right tutaj gracza Lester. Kapustka co zrobi? Podaje do Zielińskiego, a Zieliński na 1 do 0 W 118 minucie. Po tym ciosie Holendrzy się już nie podniosą. Ależ kapitalna akcja kapustki wykończona przez Zielińskiego. No kapustka zrobił naprawdę. Wielką robotę w tej akcji podał do pustej bramki do Zielińskiego, a w takich sytuacjach Piotr Zieliński się nie myli. Prowadzimy z Holandią 1 do 0. Jak widzimy, Holendrzy atakują Karsdorp, podanie do Depay'a, Memphis Depay opanował piłkę, niestety. Memphis świetnie tutaj drybluje, podaje do Blind'a, ale Blind przegrywa pojedynek z Wojciechem Szczęsnym. Ależ dyspozycja naszego bramkarza jest jak ściana, jego po prostu w tym spotkaniu nie da się pokonać. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0 z reprezentacją Holandii po dogrywce i awansujemy do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, gdzie zmierzymy się ze zwycięzcą pary Wybrzeże Kości Słoniowej Słowenia. No to jak widzimy, nic ciekawego się zbytnio nie działo, mecz bardzo wyrównany, obie drużyny miały szansę na zwycięstwo, ale dzięki Szczęsnemu to my ostatecznie odnosimy triumf. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to graczem meczu Bartosz Kapustka w pełni zasłużenie przeprowadził akcję meczu, 6 interwencji Szczęsnego, 4 Silesena, nasz bramkarz jednak bronił minimalnie lepiej od Holendra. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zobaczmy, kto będzie naszym rywalem. Słowenia, która pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2 do 1. No, wielki sukces Słoweńców, z którymi zmierzymy się w ćwierćfinale. Jedna z drużyn albo Polska, albo Słowenia zagra w półfinale Mistrzostw Świata. No, chyba najłatwiejszy rywal z możliwych. Lepszego na tej, w tej fazie nie mogliśmy sobie wymarzyć. Tutaj, jak widzimy, wiadomość. Oferta transferowa za Gianluigi'ego Donnarumę. Rumę. oczywiście odrzucamy wszystkie, w tym przyszłe. Tu już zbytnio mnie sprawy Manchester United nie interesują, no ale będę odrzucał, oczywiście, oferty w ten sposób, jakie za Gianluigi'ego Donnarumę, żeby po prostu cały czas nie przychodziły. Inne pary, ćwierćfinałowe to Stany Zjednoczone, Niemcy, Hiszpania, Argentyna i Włochy, Brazylia, naprawdę. Bardzo dobra stawka, ćwierćfinalistów. Największe sensacje tutaj to Stany Zjednoczone. I Słowenia. Nasza reprezentacja ma już dość ugruntowaną pozycję, więc jest to po prostu normalne dla nas osiągnięcie. W tym momencie, oczywiście. Zobaczmy tutaj jakaś wiadomość. Oferta za Paulo Dybale. Jego to za żadne pieniądze nie sprzedam. Jak widzicie, dają ponad 50 milionów więcej niż jest wart. To pokazuje jak ten gracz jest świetny. No, poprzedni sezon w lidze mistrzów miał po prostu kapitalny, został królem strzelców. Jeśli ktoś oglądał karierę Manchester United, to wie o co chodzi. Tutaj, jak widzicie, oferta za Jonesa. Odrzucam, albo nie wiem. No, tak odrzućmy w normalny sposób. Wątpię, że za niego akurat będzie przychodzić mnóstwo ofert. Chociaż on chyba chciał odejść z tego, co kojarzę. A teraz grajmy już mecz ze Słowenią. Wychodzimy w najmocniejszym składzie. Trzeba awansować do strefy medalowej. Zaczynajmy to widowisko! Słoweńcy próbują atakować Jokić, Lazarewicz, Jokić traci piłkę w nieodpowiedzialny sposób, Zieliński ma piłkę, czy zacentruje, zobaczmy, tak jest centra w pole karne, ale dobrze to Oblak wypiąstkował, jeszcze jest Grosicki, dobrze obrońcy, Lewandowski, Lewandowski schodzi na lewą nogę, uderza, ale znów na posterunku jest Jan Oblak, cóż za dyspozycja am ramkarza reprezentacji Słowenii, nie dziwię się, że awansowali do tego etapu rozgrywek. Mareoch opanował piłkę, Maro dobry przerzut do Campbella, Kevin Campbell, czy opanuje piłkę? Tak jest, kapitalnie to zrobił, Campbell wchodzi w dribbling, centruje na Birse, ale Birsa uderza wysoko nad poprzeczką, strzał na wiwat! gdyby się trochę lepiej do tego przyłożył, mielibyśmy spektakularne trafienie. Przejmują piłkę biało-czerwoni Błaszczykowski, Milik, Zieliński, Lewandowski, Lewandowski do Grosickiego, Grosicki jest sam na sam z bramkarzem, ale znów Oblak zaczarował bramkę i na tablicy rezultatów mamy nadal 0 do 0. Ale to jeszcze nie koniec, Milik. Lewandowski. Lewandowski do Grosickiego. Grosicki szuka miejsca do oddania strzału. Zobaczmy jak to się skończy interwencją Oblaka i będzie tylko rzut rożny. Cóż za dyspozycja tak naprawdę reprezentanta Słowenii. Na razie zamurował bramkę. Jak widzimy Słoweńcy próbują się... Tak cokolwiek grać tak naprawdę, bo my gramy lepiej w tym spotkaniu Beric, Beric strzela, ale prosto w ręce szczęsnego Polak nie miał problemów z tym strzałem. Doliczony czas gry pierwszej połowy, czy coś się to jeszcze stanie? Lazarewicz, Lazarewicz przedziera się. Nadal ma piłkę zagrywa do kurticia kurtić. Do Krchina Krchin Campbell! Ależ to pewnie wyłapał szczęsny. Jedna z najlepszych interwencji w tym spotkaniu. 70. już prawie minuta. Zobaczmy, czy coś się nam uda. Piszczek, podanie do Milika. Arkad już Milik do kapustki. Kapustka do Milika, ale nieudolnie. Piłkę mają Słoweńca, ale my ją odzyskujemy. Piszczek, Milik. Milik do kapustki. Kapustka jest już w polkarnym Co zrobi? Podaje do Zielińskiego. A Zieliński na 1 do 0. Ta dwójka świetnie gra ze sobą. Gol identyczny praktycznie w meczu z Holandią. I teraz ze Słowenią mamy takie déjà Świetne podanie Bartosza Kapustki do Piotra Zielińskiego, a Piotr Zieliński po jego podaniach po prostu nie puduje. Prowadzimy z reprezentacją Słowenii 1 do 0. Jak widzimy, Słoweńcy dążą do wyrównania, nie mają tak naprawdę nic do stracenia. Campbell. Campbell przedziera się, zagrywa na werbicia, werbić, strzela z głowy, ale Szczęsny popisuje się spektakularną interwencją i nadal prowadzimy. I koniec spotkania, zwyciężamy z reprezentacją Słowenii. 1 do 0 i zagramy w półfinale Mistrzostw Świata. Oby nic nas nie powstrzymało przed awansem do finału. Jesteśmy już w strefie medalowej, więc należy się cieszyć, ale na tym etapie już każdy chce zwyciężyć i awansować do finału. No, jak widzimy, dominowaliśmy w tym spotkaniu i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to graczem meczu Kapustka znów w pełni zasłużenie to jest świetny zmiennik. Naprawdę często odmienia losy meczu. Trzy interwencje szczęsnego, Pięć Oblaka, mimo iż Oblak bronił fantastycznie, Słowenia odpada. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po drugim spotkaniu zwycięskim. Co oznacza, że jesteśmy już w strefie medalowej, bardzo mnie to cieszy. Jak widzimy, oferta za Erika Bai od Barcelony. Oczywiście odrzucam tego piłkarza, nie sprzedam za żadne pieniądze. Nawet jeśli już nie gram tym Manchesterem United, no to i tak go nie chcę sprzedawać, bo tylko bym wzmocnił Barcelonę. Niestety Niemcy pokonali Stany Zjednoczone 2 do 1. I w półfinale zmierzymy się z naszymi odwiecznymi rywalami. Mecz, na który czeka cała Polska. Ostatnio nie idzie nam tak źle z Niemcami, tak naprawdę potrafimy z nimi nawet zwyciężać, często również remisować. Więc jest nadzieja, nic nie jest stracone. Jeszcze tutaj oferta za Rashforda, odrzucam. Za niego bym dostał na spokojnie ponad 100 milionów. No bo dałoby się pewnie tyle wynegocjować, jakbym się postarał. Ale po co go sprzedawać? Niech gra dla naszej drużyny. W drugim półfinale zagra Argentyna z Włochami. Argentyna pokonała 1 do 0, Hiszpanię, a Włochy 3 do 2, Brazylię. Było to naprawdę fascynujące widowisko. Ale my, już w następnym materiale, skupiamy się na meczu z Niemcami. I to będzie oczywiście ostatni odcinek tej serii, bo jeśli przegramy z Niemcami, zagramy o trzecie miejsce. A jeśli zwyciężymy, zagramy w wielkim finale. Więc, jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!